dla każdego sportu. Justyna Wojciechowska, TV Reklama, obok mnie Łazar, cześć. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Jesteśmy na Gromdzie 16, to znaczy na ważeniu. Powiedz mi, bo ty już jesteś któryś raz tutaj na Gromdzie i chciałbym zapytać, co cię skłoniło do ponownego wzięcia udziału? Co ta Gromda ma w sobie, że zdecydowałeś się ponownie zawalczyć? Jeśli ktoś trenuje, przypuśćmy, sporty walki więcej niż pół życia, a chce się spełnić, to myślę, że Gromda jest idealnym miejscem, żeby się spełnić i sprawdzić, czy naprawdę jesteś takim wojownikiem, czy nie wojownikiem. No i też poznajesz ciekawych ludzi, no i też łatwo sobie jakieś z tym sposobem życiem, żebyśmy, nie wiem, jeśli ja kocham, przypuśćmy, sporty walki, to dzięki Gromdzie ułatwiło mi to, że mam łatwiejszy dostęp do odżywek, do sal, wiesz, wszyscy poznają mnie z jakimś szacunkiem do mnie, tak samo jak ja, no i myślę, że w Gromdzie po prostu się spełniam. Gromda 16 w imię zasad, jakimi zasadami ty się kierujesz? Słucham swojej duszy w środku, która pewnie przeżyła bardzo dużo, ja, że tu się znalazłem w tym miejscu, to muszę przeżyć to życie godnie i z zasadami. Wiadomo, już teraz świat spadł na takie psy, że no już nie ma zasad, a jestem ciekawy, do czego to dąży. Ja trzymam się twardych, starej daty zasad i myślę, że to jest lepsze życie niż takie bałagan w głowie, co niektórzy mają. Dzisiaj było losowanie. Czy jesteś zadowolony ze swojego przeciwnika, którego wylosowałeś? Tak jak mówiłem na ważeniu, że zrobiło mi się smutno, bo Mario, wiadomo, jest jakimś takim moim przyjacielem dobrym tutaj na Gromdzie. My tu wszyscy jesteśmy taką całą jedną rodziną. Wiadomo, w ligu zmieniamy się zwierzęta, czyli tam w demony, nie wiem, kto tam to lubi. No i pokazujemy swoje skillsy, a ogólnie no Mario jest bardzo dobrym moim przyjacielem, smutno mi się zrobiło. No ale taka jest Gromda, takie życie, trzeba pokonywać słabości i dążyć coraz do przodu, nie? Widzę tutaj u ciebie złamany nos. Ile razy miałeś właśnie złamany nos, jakbyś mógł powiedzieć? I jak to się stało? No, historia nosa jest bardzo ogromna. Tak jak mówiłem, boks olimpijski, ulica. Wiadomo, no ja mam chyba tak fajnie, że jak wchodzę do tego ringu, to ten nos się nie boję, bo czy on jest krzywy tą, czy w tą, to nawet nie zwracam na to uwagi. Ale co jest najśmieszniejsze, że jak patrzę w lustro, ciągle mi się wydaje, że jest prosty. A jak to się stało, że złamałeś nos? Chodzi tutaj o bójki uliczne na pewno i chciałbym, żebyś mi opowiedział tę historię. Nie miałem jakichś bójek ulicznych, nie pamiętam tej historii. Wiadomo, jak ja boksuję od gówniarza, to tych walk było dużo, a najśmieszniejsze jest to, że ja tych walk już nie pamiętam, a najczęściej przypominają mi koledzy i znajomi o walkach, których ja już dawno gdzieś tam mi znikły w głowie. Ciężko mi opowiedzieć o tych walkach, więc skończmy, że zniszczone dziecko gdzieś na jakimś boksie olimpijskim. Wiem, że stałeś na bramce. Czy możesz opowiedzieć nam, widzom, jakąś najciekawszą historię? Stoję na bramce, historia jest multum, a to myślę, że tu nie starczy czasu na te wydarzenia. A na razie nie mam nic. Ale taka najciekawsza. Na razie nie mam nic takiego ciekawego w głowie. Myślę, że zostawię to na później. Jak zaczęła się twoja przygoda ze sportami walki? Moja przygoda zaczęła się od tego, że już byłem małym gówniarzem, osmarkańcem, to już ojciec wpalał mi nogowy boks, już nie wiem, już chyba w wieku 8 lat chciał, żebym trenował, a ja mówiłem, że wolałem biegać z kolegami, z rówieśnikami po dworzu, bo kiedyś nie było tak jak teraz, dzieciaki siedzą w domach, ja wolałem biegać po tych lasach, jakieś ziemianki, chodzenia na drzewa, no tego było pełno, czy chodzenia na bunkry, na plażę, zbieranie bursztynu, no, tego mnóstwo, bo to dla mnie było ciekawsze przeżycie niż chodzić na salę, a z czasem, tak jak mówiłem w swoim wywiadzie, że nagle dzieciaki poznikały, nie było już nikogo, bo wtedy przyszła era komputerów, a ja tego komputera nie miałem, to wtedy, to jeszcze może wcześniej, jeszcze wiadomo, że chodziłem na boks, ale zacząłem bardziej intensywnie chodzić na ten boks i już tam zostałem i tam przypuśćmy, jak dzieciaki siedzieli, nie wiem, wieczorami na komputerze, to ja wieczorami spędzałem je na sali, na boksie, a zaraził mnie tym ojciec i jego brat, bo oni boksowali. Gromda wydała oświadczenie odnośnie wyrzucenia Popka. Co myślisz o tej sytuacji i czy myślisz, że słusznie? Sytuacja Popka jest dla mnie mega lepką sytuacją. Nie wolę się wypowiadać na ten temat.
Tutaj Gromda zaangażowała grupę Bungee do promocji właśnie Gromdy. Co myślisz właśnie o tym? Mają bardzo duże zasięgi. Czy myślisz, że to pomoże Gromdzie o grupie Bungee? Nie wiem, o kim mówisz. Bandura, Tuszol, Gino. To ja chyba telewizji nie oglądam. Nic nie wiesz na ten temat? Nic nie wiem na ten temat. Okej. Jeśli chodzi o tutaj turniej, jak myślisz, kto ma największe szanse? Szansa ma najlepsze ten, kto nie oszukiwał, nie imprezował i wziął się za treningi i czuje się psychicznie, na pewno psychicznie silnie i fizycznie, to wygra. Jeszcze przejdę do KSW, ponieważ za nami KSW Epic. Czy oglądałeś walkę Adamek versus Kalidow? Nie oglądałem w ogóle walki. Oglądałeś? Nie. Tutaj z Adamkiem bardzo dużo zawodników chce walczyć. Z kim zestawiłbyś byś teraz na przykład Tomka Adamka, ponieważ on będzie walczył we Freak Fightach na Fame MMA? Ciężko mi powiedzieć, bo dla mnie Adamek jest wiadomo sportowcem, dużo, dużo osiągnął, jeśli chodzi o sport. I nie mam, niech on sam sobie wybierze zawodnika, ja nie potrafię wypowiedzieć mu, bo ja go szanuję jako zawodnika i nie chcę mu wybierać zawodnika. Don Diego chce z nim zawalczyć. Jak myślisz, jakie szanse miałby Don Diego w tym starciu? Niech zawalczy, to wtedy się coś powie. Okej. Dobra, w takim razie dziękuję za... Dziękuję również. Pozdrawiam mojego sponsora, Domu Energetyczne House ESO. Do miłego. Do miłego zobaczenia. Jim Beam. Dobra energia dla każdego sportu. Jim Beam. Dobra energia dla każdego sportu. Jim Beam. Dobra energia dla każdego sportu. Dla każdego sportu. Jim Beam. Dobra energia dla każdego sportu. Jim Beam. Dobra energia dla każdego sportu. Dla każdego sportu. Jim Beam. Dobra energia dla każdego sportu.